Witam bardzo serdecznie, ja jestem Agren. Dziś zagramy sobie białym zimnem, które dostało fajne teraz buffiki, fajne zmiany. Oczywiście ja bardzo wiecie, chyba już po doskonale o tym wiecie, że ja bardzo tutaj ten archetyp właśnie pod białe zimno uwielbiam. Dlatego to jest właśnie pierwszy deczek, który nagrywam w nowym sezonie. I dobra, już bez zbędnego pierdzielenia, mamy tak. Tirnalia, wytrzymałość, lokalizacja, mamy wzmocnić suczczą jednostkę o 0, zwiększyć tę wartość o liczbę unikalnych brązowych kart dzikiego gonu w swojej talii startowej. I ogólnie wszystkie te karty z 11, ja tutaj gram 8 z nich, więc po prostu swoją jednostkę boostuję o 8 punktów. I na rozkazie mamy stwórz mróz we wrogim rzędzie bliskiego starcia 0 oraz lekkiego zasięgu 0. Równy utraconej wartości mrozu podczas ostatniego przejścia między rundami, następnie stwórz i zagrać czerwonych jeźdźców. I nawet tutaj bez tej pierwszej jakby zależności na tym rozkazie, to nawet ci czerwoni jeźdźcy na bliski zasięg i na daleki zasięg tworzymy sobie ten mróz na czas dwóch tur, więc tu mamy 4 tury mrozu, więc tu już mamy 8 punktów, zazwyczaj 8 punktów i tutaj mamy 8 na wzmocnienie, więc mamy wtedy już też 16 punktów, mamy 16 punktów na 12 punktach prowizji, więc już całkiem nie najgorzej. I tutaj, no wiadomo, ewentualnie na przykład jak zagramy sobie w R1 na końcu albo w R2 jakiś nasz Adgaet i potem przeciwnik sobie spasuje i zostanie tam po prostu też te dwie tury mrozu na tym bliskim, dalekim zasięgu, no to wtedy też tutaj ten mróz jakby fajnie to jest zrobione, że nie przepada. Tak jakby tylko po prostu to tutaj ta Tirnalia nam ten mróz z powrotem jakby odtwarza. Więc wtedy nie dość, że tworzy tych czerwonych jeźdźców na właśnie na te 4 tury mrozu, to tam jeszcze zostają 4 z poprzedniej jakby rundy, co nie? Więc naprawdę fajna tu zależność. Więc naprawdę teraz ma ta karta jest właśnie moją ulubioną, jeśli chodzi o ten archetyp tu nowy na potworkach. Oberon oczywiście bez zmian, dalej zagrałem sobie kartę dzikiego gonu na czystanie przemianie z naszej talii, startowej, początkowej, jak to woli. I oczywiście tę kartę gramy jaką sobie chcemy. Eredin zadajemy sobie oczywiście na dominacji 3 punkciki obrażeń za każdym, cały czas dopóki będzie trwał mróz w rzędzie przeciwnika albo w rzędach, no to wtedy jak będzie trwał w dwóch rzędach, no to zadajemy sobie wtedy 6 punkcików obrażeń, ale tylko właśnie na dominacji. I to właśnie dominacja jest bardzo ważna na Eredinie. Dlaczego? No bo jak zadamy sobie 6 punktów obrażeń, czyli po 3, no to wtedy tutaj też nasz Karantir rośnie identycznie. I to wiecie, tego liczyć nie po prostu nie musicie tych wzmocnień, po prostu tutaj będzie wszystko sobie pisało, jak mamy te zera, to za każdą naszą turę, gdzie ten nasz karantik dostaje jakieś tam wzmocnienie, no to tutaj też będzie się to wszystko zmieniało. Więc na przykład jak zagramy sobie Eredina i zadamy też 6 punktów obrażeń, powiedzmy tutaj w pierwszej jakby kolejce tego trwania tego mrozu, no to tu pierwsze zero zmienia nam się na 6. I potem przykładowo może być 4, może być dalej 0, może być 2 i na przykład znowu 6. No i wtedy też ten Karantir boostuje się o dokładnie taką samą ilość tutaj tych punktów. Zazwyczaj wchodzi gdzieś mi tak ten Karantir za powiedzmy w przedziale od 25 do 30 punktów. Więc naprawdę jak na kartę za 8 punktów prowizji to no... perełka, po prostu perełka też jeśli chodzi tutaj o ten archetyp od biały zimno nowy. I powiem wam tak, przed nagrywkami miałem też tym deczkiem bilans 6-0, tak mi się dało wykręcić i też fajnie biłem sobie od razu właśnie po 6 meczykach drugą rangę. Później trochę na tych nagrywkach troszkę zaczęło tutaj się to komplikować, no bo już wiadomo też, że oczywiście większa ilość deków jest testowana. Najgorzej ten dek sprawuje się zdecydowanie na Królestwach Północy pod nowych rębaczy, no bo tam po prostu no, nie mamy z tymi kartami jak sobie poradzić. Dobra, Barciowe Widziadło, zemsty 3 punkty obrażeń, a dopóki tego rozkazu nie wykorzystamy, no to nasze Barciowe Widziadło będzie się wzmacniało na koniec naszej tury o 1. Gels wyciąga na lojalności, bo to gramy właśnie lojalnie, kartem dzikiego gonu z naszej talii, więc może być to też Eredin wyciągnięty, może być to Auberon wyciągnięty, Tirnalia, wszystko, dosłownie wszystko, czego byśmy tylko sobie zapragnęli. Nitro zadajemy na dominację 2 punkty obrażeń, więc też spoko, starożytny mglak dwukrotny, no bo tutaj oczywiście na naszej późniejszej Tirnalii tam możemy tworzyć tego mrozu powiedzmy na 15 tur, więc też ten starożytny mglak tak samo by się fajnie tutaj nam wzmacniał, co nie? Czerwoni jeźdźcy, no żeby tego mrozu trochę więcej nadawać, żeby właśnie też nasze mglaki mogły sobie rosnąć i ewentualnie później królowa zimy również. Idzie z gonu, fajna wyciągarka, fajnie też działa to ewentualnie za Oberonem na R3, gdybyśmy tego jeźdźcy gonu nie dostali wcześniej albo nie chcieli ich grać.
Elfi handlarz niewolnikami, rozmieszczenie zyska i witalność równoważącym czasem trwania mrozu po przeciwnej stronie pola bitwy. Nasyć wrogą jednostkę zdolnością, jeśli koniec tury wrogi elfi handlarz niewolnikami ma większą siłę niż ta karta, ustaw siłę tej karty na jeden, następnie ją zablokuj. Więc całkiem spoko sprawa, bo nie dość, że blokujemy tą kartę wrogą, to jeszcze ją zmniejszamy do jednego punktu siły, no nie? Aczkolwiek jak chcemy grać tu jakieś loki, to lepiej grać normalne blokowanie. Aczkolwiek też z drugiej strony tutaj na potworach takich blokowań nie mamy. Ewentualnie Dorgaj, ale on jest kartą neutralną oczywiście. I tak, no to jest zamiast tego elfiego handlarza niewolnikami. Można wsadzić sobie tutaj na piąteczce, o, siepacza. Bo on ewentualnie coś tam przeniesie, jakieś obrażenia jeszcze zada, więc ten siepacz troszkę może być lepszy niż elfi handlarz. Jako to zmieściłem ten deko tylko wyłącznie dlatego, że no po prostu chcę pokazać wam wszystkie nowe karty, dlatego tutaj elfi handlarz się musiał znaleźć, ale osobiście bardziej wolałbym chyba grać tu siepacza. Załoga na Klara dwukrotnie, fajne punkty też potrafię wykryć na tym mrozie i też daje ewentualnie mróz pod Eredina, gdybyśmy nie mieli naszych kart specjalnych. Najscy Anel na lojalność oczywiście 7 za 4, więc spoko karta. Arystokraci, nowa karta, dominacja, przenieść wrogą jednostkę drugiego rzędu, następnie na koniec swojej tury stwórz mróz na czas jednej tury w każdym wrogim rzędzie, w którym nałożono mróz w tej turze. Teraz o co chodzi? Na dominację po prostu przenosimy i na rozkazie przenosimy sobie wrogą jednostkę drugiego rzędu. Możemy to fajnie sobie połączyć, bo oczywiście przeciwnicy jak wiedzą, że gramy mrozem, to staram się grać wszystkie karty na bliski zasięg. Dlatego, żeby potem nie wykorzystać sobie tutaj jakby umiejętności, tam bardziej tylko swojego dowódcy, to możemy po prostu jakąś wrogą jednostkę przenieść sobie tą arystokratką, żeby też fajnie nam działał Eredin, czy chociażby nasz Adgaed. I teraz tak, i też mamy tutaj drugą jakby umiejętność tej karty, czyli po prostu tę kartę rzucimy sobie na nasz board, to później na przykład zagramy sobie załogę na Flera, na przykład w kolejnej rundzie, i to jest załoga na Flera, będzie tworzyła nam już mróz na 3 tury, a nie na 2 dzięki właśnie tej arystokratce, więc ona to nawet całkiem fajnie się przydaje. Wojownik, no dalej bez zmian na dominacji zdajemy sobie 2 punkty obrażeń i tworzymy mróz w tej rzędzie naszego celu na jedną turę, więc też spoko sprawy, wtedy robimy takie sobie powiedzmy 5-7 punktów też za 4 punkty prowizji, więc spoko. I ogarnąć jego na dominacji, na koniec naszej tury wzmacnia się taka karta o 1, więc też jakieś tam punkty powinna sobie ona wykręcić. No i dobra, chyba tyle się chodzi o mówienie, więc widzimy się w takim razie w pierwszej giereczce. Ok, zapomniałem włączyć nagrywanie, ale gramy ogólnie na wojowników z Kaigiski pod blask chwały. Zobaczymy, jak tutaj nam to wszystko wyjdzie. Dobra, to wygląda nie najgorzej. Trochę mrozu, ale dobra, powiedzmy, że to na razie tak, to na razie tak. Blokowanie, dobra, też die out. O kurde, już wolałem tych czerwonych jeźdźców, szczerze mówiąc. To ja już wolałem tych czerwonych jeźdźców. Ale no nic, trzeba będzie próbować. Za czym to z tego wyjdzie, tam jakieś rejzy będą, to będzie nieprzyjemnie. Właśnie tak w tym momencie. Ale ja wszystko przewiduję niestety. Niestety zawsze na swoją niekorzyść. Berserker, dobra. Berserkerek. Daj mi w sumie to. Żeby łączyć to z Burgundem? Co za poroniony pomysł. Daj tą arystokratkę. Tam też ma jakaś rajza będzie, nie? No, arystokratkę. To na szale 3 się przemienia. Zgadza się. 3. Okej. Jak tam było, jeśli cel jest rany, to mi to wyższenia na innym celu zmierzy obrażenia o 1. O kurde. Dobry ten wojownik. Bardzo dobry wojownik. Dobra, to teraz tak. Daj mi tą załogę. Dbamy o to, by na nim bar był nasycony. Ja na razie tego jeszcze nie będę robił. Teraz zagramy sobie tutaj tego jeszcze naszego wojownika.
Okej, zablokuje mi to. Szkoda. W sumie wielka szkoda. No i ewentualnie teraz jeszcze Adgaret podbudowanie czegoś pod Tilnarię. On tu gra lojalnie, więc tu nie będzie żadnego Sirocco, nie będzie żadnego... jak to się nazywa? Żadne wiewiórki, o. Czy tam też Xaviera, więc możemy teraz scenariusz, znaczy scenariusz, że nasze echo zagrać raczej w miarę bezpiecznie. Okej. Mamy pas, więc no skorzystajmy z tego w takim razie. Ewentualnie jeden mrozik ewentualnie nam przejdzie, aczkolwiek raczej nie, bo tutaj nie wiem, czy będę chciał to grać teraz dalej i chyba raczej nie będę chciał, więc teraz tak, dobra, to niech idzie do talii. Po prostu on to później wyskoczy i tyle w temacie. Dobra, czerwonych też może schowajmy, Redin, spoko, brakuje mi Auberona, brakuje mi Karantira. Tak z lepszych kart. I chyba pójdziemy do Gumurundę, szczerze mówiąc. Tak, pójdziemy prosto na długą rundę. Oczywiście on i tak naszego Eredina potraktuje Jutom i Aistem, więc to nam jakoś za długo nie przetrwa. Okej, Berserka oddaję. Dobra, Berserker poszedł. Dobra, Karantir jest, teraz tylko Auberon, Auberona dostaniemy. A nie, Auberona już nawet mamy na ręce, więc spoko. Więc spoko, więc ja chyba nawet tak to zostawię. No, zostawimy na tą rękę, szczerze mówiąc. Ewentualnie możemy zacząć sobie teraz od Mglaka. Okej, okay, Haraldzik. No, więc chyba od Mglaka zaczniemy. Ej, czemu on zagrał to taki sposób? Nie wiem, dziwne to było. Bardzo dziwne to było. Z jego strony zagranie. Dobra. Napitalaj w to. Okej, okej, z tym sobie fajnie nasz przeciwnik poradził. Oczywiście no nie jest to co nam na rękę, ale za to nie poradzimy z drugiej strony. Teraz w jakiś Oberonik by polecieć. Okej, to działa. Jeden, zadaję jeden punkt obrażeń, następnie utwórz brązowego skrzydłowego wojownika. Aha, okej, okay. Rząd zakryty. Zamiast tego może stworzyć i zagrać dowolnego brązowego skrzydłowego wojownika. Spoko, bardzo fajna synergia. Jak mam być szczery. Problem jest tylko teraz taki, że troszkę nam ta królowa zimy leci za wcześnie, ale no cóż, no to nic nie poradzimy. Więc tak, na razie Oberon, później nasza lokalizacja i Eredinek raczej. Zawsze by sprawdzić, na pewno tych jeźdźców wyciągnąłem, ale tak, wyciągnąłem tych jeźdźców. Więc niech będzie na jeźdźca po prostu. To był odcinek łeb. Byłby piękny dar dla króla. Dobra, i teraz tak.
Lecimy, albo nawet z liderem i z Aradinem. Dobra, ten nie musimy w razie jeszcze lidera odpalać. On teraz i tak zagra Ace'a oczywiście. Dobra, mamy pierwszą szóstkę na naszym karantirze. No i jest Ace, oczywiście Ace'ik bije nam naszego Aradina. Dokładnie tak się dzieje. I co? Nikt więcej nie odważy się ze mną zmierzyć? Dokładnie tak się dzieje. To przeniosę tutaj trochę bez sensu. Ale jak tego nie przeniosę z drugiej strony, to wtedy nie dostanę dużo punktów na karantinie, więc muszę tak zagrać. Czy siak muszę tak to zagrać, niestety. Wszystko na jeden lane. Z Gelsa chyba zagramy po prostu sobie arystokratkę. Cóż to za plebiscyt? Wprowadźcie mi to pod czaszego. Niestety, no jedna dwójka tutaj nam siadła. Tego nie unikniemy na razie. Okej. Dobra, niech tam sobie ubije to. Te dwójki tutaj musimy pozamieniać do czwórki, to ten zdecydowanie. Wabiornik. Wypatroszę was jak ryby. Okej, Ryza jakaś poszła. Oberon też padł, no niestety. Zdarza się. Teraz tak, tutaj. Czy ja to chcę grać na jeden? No zagram to po prostu tak. Następny do kolekcji. Teraz zagramy sobie krwawą i karantyn leci na finishera. Po prostu. Tutaj jeszcze mamy wykonację naszą nieodpaloną. I powiedzmy, że zbijemy sobie tą Jutę. Chociaż nawet niekoniecznie, może być Dienge. Nawet może być Dienge zbity. Co tam ma? Wezwij bestię ze swojej talii do przeciwnego rzędu i nasyć zdolnością zemsta. Wow, to może być też fajne. Okej, ale to jest za mało ilość punktów. Przed nami nie ma ucieczki. Spoko, mamy to. No w sumie easy win tutaj na te nowe Skaigę podwoju. 30 punktów więcej, w sumie bardzo ładnie wyszło. Dla zdrajców. Okej, areszcik. Gramy na areszcik. Dobra, niech będzie Jareszt. Tęczę z nowymi kartami. Wcześniej na to już grałem przed nagrywkami i akurat to był Areszt ten stary z Triss i z Renfri. Zobaczymy jak to będzie tym razem wyglądało. And I'll
Okej, egzekutor impery. Oj, uderzyłem mikrofon, przepraszam, najmocniej. Dobra, ewentualnie teraz tak, z jeźdźcą mógłbym się odciążyć, ale chyba zamiast jeźdźców to wolę zagrać na razie barciowe widziadło. I teraz nawet ewentualnie może Ogara zagramy. Może jakieś blokowanie od niego wyciągniemy. Najlepiej byłoby, gdyby to było blokowanie z lidera. Okej, on tego na razie nie chce wykorzystywać, ale no dobra. Na razie niech będzie tak. No jest blokowanie z lidera. W sumie to zależało mi właśnie na tym. Więc jak najbardziej biorę to w ciemno. Agentka. Okej, barciowe dostaję na dupę za chwilę. Może to dobić liderem później, ale dobra, na razie taki ruch się nie zdecydował, po prostu ma dominację na razie. Myślę, że to jest sporo na mglaka i na jedno przesunięcie. No pytanie, co tam dalej masz? Pewnie jakichś szpiegów. To jest chyba Dego głównie oparty właśnie na tych szpiegach. Z Imperą. Więc tego... Więc na pewno nie jest raczej to, co było w poprzedniej sezonie. Znaczy na pewno to nie jest to. Więc to będzie raczej coś nowego, aczkolwiek czy to będą coś z nowymi kartami, zaraz zobaczymy. Okej, tylko nie wezwij mi jakiegoś tego Auberona, chociaż co? O, a Nitrala to akurat biorę w ciemno. To jest w sumie całkiem przyjemne wezwanie. A, niech się wzmacnia, bo chciał wziadło, dobra. Niech się wzmacnia. Niech się wzmacnia. Teraz już czerwonych sobie zagramy. Gitara. Zihil, a no ta. Łap grasowie Zihil. Super partia. Łap gra Zihil. No to jest mój pas chyba teraz. No jego też. Spoko. Spoko, spoko. Dobra, na ręka nie wygląda źle. Brakuje mi teraz Adgaed jedynie w sumie. Czekajcie, czy on tu grał? Na razie niby grał lojalnie. Pytanie, jak to będzie wyglądało u niego dalej. To będzie mi raczej tylko zaśmiecało na razie, więc to po prostu wyrzucę. Prowadźcie mi tu podczaszego. Dobra, to jest mój pas.
Czerwone zostawię, bo nie wiadomo jak to potem wszystko będzie wyglądało. Będę swoim nuczem. O, spoko. Krwawa miazga, za zero. Kantarelle, i Kantarella w Auberona albo w Adgaet i jestem w sumie troszkę uziemiony, można by powiedzieć. No, aby tam była Kantarella w... znaczy Cap de Grace, Kantarelle i Kantarella w Auberona albo w Adgaet, to bym był uziemiony, ale to jest Zichil. Zichil na trójce. Zichil na trójce, więc tak, fajnie byłoby wzmocnić Gelsa. Fajnie byłoby wzmocnić Gelsa. Dobra, Adgaet jest. Oberona dostaje, Neflaru nie potrzebuje. Ale Mglaka nie mam. Mglak by mi się bardzo, bardzo, bardzo przydał. Ale pytanie, jak dostanę teraz zamiast Gelsa Nagflar? Chociaż, dobra, to nie będzie złe, dobra. Powiedzmy, że wymienimy sobie tego wojownika Gonu. No jest Nagflar, no i tak czy siak trupojadam, no starożytnego Mglaka tak czy siak nie dostaje. Więc to jest naprawdę duży problem, nie? Naprawdę jest duży problem w tym momencie dla nas. Dobra, od czego my to zaczynamy? Od czego my to zaczynamy? Będzie tak. Okej, no i Zichil poleci. Bo musi. No jednak nie, cesarska. Okej. Też dość dziwne zagranie. Znudziłem się wszystkim. Kładę szczególny nacisk, żeby pozwolić im dyskrecję, jeśli wiesz co. Czemu to nie działa? Aha, bo muszę mieć większą siłę od niego, więc teraz jak nie zagrasz żadnej karty z asymilacją, która był, miała asymilację, to będzie spoko. Aj, no i dupa. Myślisz, że zdołasz mnie złapać wówczas? No i dupa, to tak nie siadło. Jakąś jednostkę wyprosił od ciebie, żebyś tam zagrał, że miał jak sobie wstawić Eredina. Bo to jest najwyższa pora na Eredina. Onero. Księgę. No to nic dobrego na razie nie wróży. A, okej, okay. Reset i zablokowanie. Czyli będzie miał mistrzowski Zichil, bo nie wiem jak sobie z tym poradzić, niestety. Następny do kolekcji. Okej,
Artaudzik, okej. Okay. No i to jest spoko. I to ja... A tak, no więc ten bławatnik... Dobra. To już coś na tym karatirze będziemy mieć teraz. Tego wzmocnienia. Czemu zaraz zihil? Tak. Niech tą trójkę tutaj. Jakiś atak za 6 punktów będzie miał, tak? Już tutaj ma lokalizację. Więc nie zbijesz tego skrytobójstwem. O, terapia eksperymentalna. Okej. Okay. Dziwne zagranie. Jak mam być szczery, bardzo dziwne zagranie. Oferta specjalna. Teraz Kańczuk otrzymasz zadanie. Dobra, daj tu... Może tego wojownika w sumie. Interesy z tobą będą starostwo. No i gitara. To wygląda naprawdę póki co super. Okej. Teraz add guide raczej, albo jeszcze czerwoni. Nawet mogą być czerwoni jeszcze raz. Zrobimy to jeszcze w ten sposób. Jak to wygląda tutaj? Daj słabo. Okej, okay, no 7 punktów mi zniszczy. Nie jest jakoś dużo, okej, okay, spoko. Spoko. No to piękne punkty to jeszcze na tym karantirze są. Patrzcie to. Majstersztyk. Pięknie porobiony przeciwniczek został nasz. No okej, okay, gramy sobie na blask chwały, dobra. Może być całkiem przyjemne w sumie. Już raz na to udało się biegać, więc może będzie powtórka z rozrywki. Zobaczymy.
Okej, okay, koral grana, okej. Okay. To może być nawet zabawne. Lepiej, żebyśmy się pod tą poradzili. Czy Auberonik też się tu pojawi. Że co ja powiedziałem, że się Auberonik pojawi, Boże Święty. Najwyższa pora chyba i spać, naprawdę. Chodziło mi oczywiście o Birnę. Czekaj, czy się Birna pojawi za chwilę. No na razie bardzo fajne punkty tu generuje. Trochę lepiej zagrać na jeden lane, ale tak trzeba zagrać. Tak trzeba zagrać po prostu. Tylko traf koral. No oczywiście, że nie trafiłeś. Bo po cóż by? Krwawy orzeł. Niechaj będzie. Żyje tylko jeden! Pytanie teraz, co dalej chcę zagrać? Trochę nie przemyślałem tego zagrania teraz. Czekajcie, mamy tylko 2 goldy? 3 goldy? 4 goldy, ale może Gels w... Czy to się uda? My trafię Eredina i trafię Miazgę, to jestem w dupie trochę. Dobra, jest Gels, okej. Okay. Udało się. Jednak się udało. Teraz będzie problem dostać Eredina, nie? Bo nie mamy już Nakflaru ani Gelsa. Więc może być problem z Eredinem. Ja bym to raczej spasował teraz, w tym momencie. Nie, to jeszcze punktów robimy trochę. A on niech się męczy. O, gitara. Nic tak najbardziej odpowiada w tym momencie. Gon możemy wyciągnąć sobie za Oberona. Eredin jest, Miazga jest. Kurczę, powiem wam szczerze, to jest taka ręka, że fajnie byłoby to zagrać, nie? Tylko teraz tak, czerwony jest, gdybym dostał, ale nie bardzo mamy za co. Chyba, że bez królowej, ale chyba królową zagrałbym sobie prosto na Lasseya. No, dobra. Niech będzie długa runda, po prostu. Nie będzie to długa runda, po prostu. Zdechniesz wreszcie? Czy jeszcze ci mało? Okej. A tam... chyba coś tam mrozu zostało, ale teraz ten mroz już mi nie przejdzie chyba. No poczekajcie. Ostatniego przejścia, no właśnie, ostatniego przejścia. No to teraz tego mrozu nie było. To tak daj, to daj tak, to daj tak. Dobra. Jest okejka. Bywało gorzej, bywało lepiej. Nie, dobra, sobie zaczyna. Haraldzik. To my polecimy sobie z załogą. Albo nawet... będziemy jak zbić tego mglaka. No będziemy jak to zbić. No dobra, no to polecimy w takim razie sobie z załogą na razie, faktycznie. I teraz polecimy sobie za Oberonem. Szkoda, że w pancerz trafiliśmy, ale dobra. Nie ma tego złego. Później Eredin będzie już bił bez... o, pierwotny zew. Tyk. Elegancko.
No tego Redina i tak zbiję. Tak czy siak to i tak go zbiję. Ale dobra, tu użyję sobie tego lidera na razie, całego. Ładnie, nawet nie musiał liderem zbijać. Nawet nie musiał tego robić liderem, więc to mu fajnie siadło. Teraz tutaj tylko za 3 punkty obrażeń to nam siadło, ale no cóż, bywa. Okej, okay. Wojna klanów za 5 punktów obrażeń, fajnie, fajnie. No bardzo ładne punkty robi. W dalszym ciągu bardzo ładne punkty generuje. Tą Glaka i tak mi zbije. To też jakieś wybitne nie będzie. No miał tą biegnę faktycznie. Tam kompas jeszcze jakiś może mieć? Może mieć teoretycznie kompas, no. Kompas Morgwarka, oj, ale to zaboli. W ogóle Morgwark zaboli, jak nie wiem. W ogóle Morgwak zaboli. Bardzo zaboli. A jest ta jeszcze ma polnego ma rządzę krwi 3. Dajcie mi więcej miodu. Okej. A Juta i tak idzie spać w tym momencie. Ale to jest kurde duża różnica punktowa. Naprawdę bardzo duża różnica punktowa. Nie, 6 za mało. Zdecydowanie za mało. Kurde no, tutaj te SKiG nas porobiło. Ajajaj, to jest pierwsza porażka tym moja tym deckiem. No cóż, no kiedyś to musiało po prostu nastąpić. Więc no kurde, a to bardzo ładnie pograł, no ustawił sobie idealnie tutaj tą rządzę krwi na ejście. Ejście wszedł za pełne value. Tam są jakieś Morgwarka mógł zagrać, a zagra teraz co zagra. A i zbije mi tą królową, nie? Królowa leci spać, no GG. No niewiele zmieniało, bo bez królowej też, znaczy z królową też tego byśmy nie wygrali. Także no cóż, no w tym odcinku to byłoby na tyle, także dzięki, że byliście, dzięki za oglądanie. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkach, sprawdźcie linku w opisie. No i zostawcie też jakiś fajny miły komentarz. Także na razie następnego.